W kolejnym odcinku serii Let's Play GTA 3 i lecimy sobie dalej. Musiałem zmienić ustawienia graficzne. Niestety na gorsze, ze względu na to, że ostatnio w Vice City miałem identycznie. Po prostu na szerokim ekranie jest błąd z celowaniem. Teraz ten taki błąd, gdzie nie mogliśmy na przykład dobrze strzelać do tych śmiejących się kretynów. Teraz na takim ekranie, bez szerokiego ekranu po prostu, ponieważ ja mam wiadomo 16 na 9. Niestety musiałem wyłączyć opcję szerokiego ekranu i teraz powinno już być lepiej, powinien ten błąd ustąpić. Niestety pogarsza się przez to grafika. Grafika i to dosyć mocno się ta grafika pogarsza, ponieważ no jest teraz wszystko porozciągane, no ale trudno, no musimy sobie jakoś z tym radzić. Dobra, bierzemy taksówkę i zaraz jedziemy na misję. Dobra, i jedziemy. Poczytałem sobie trochę o unikalnych samochodach w serii i możliwe, że postaram się taki samochód zdobyć. No, fajnie by było, nie? Tak więc kilka już na pewno ominęliśmy. Jak widzieliście w moim odcinku z Vice City, ostatnio wrzuciłem odcinek z Vice City. Tam pokazywałem różne unikalne samochody z Vice City. Ja tam miałem praktycznie chyba wszystkie zdobyte. Tutaj nie mamy już wszystkich. Na przykład w pierwszej misji już była kurma. Niestety, no już ją dawno zużyliśmy. Ale to, co możemy teraz zdobyć, żałuję na przykład, że niedawno mieliśmy misję u Suki, było Rumpo do zdobycia czarne, fajne, ale niestety się nie udało. Jest parę samochodów, które można zdobyć bardzo ciężko, z tymi się waham i plus one są takie, no, średnie. Najbardziej mi zależy na unikalnych kolorach. Dlatego unikalny kolor mam chyba jeden. Jeden dostaniemy za darmo. To nie coś, co czytałem artykuł o tych samochodach. I jeden może, jeden z najlepszych samochodów z tego, co czytałem, może uda nam się zdobyć. Postaram się zdobyć, chociaż go bardzo ciężko zdobyć. Ale może się do tego posunę. To jest w jakiejś misji dla Raya, nie wiem na jakiej. Wiem tylko, że trzeba będzie poobijać samochód pewien, z którego mają wypaść jakieś dokumenty i to będzie właśnie ta misja. Tak więc jeśli zobaczymy tą misję, postaram się zrobić to, wykonać, mieć to auto. Tak więc lecimy na misję. Może się okazać, że to jest ta misja już. Hey, Jay, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatic is playing up. good luck. No ja, oczywiście, że tak. Dobra. Nie wiem. To na miejscu dopiero się okaże, czy to jest ta misja, czy nie. O, tu się zbugowało. O. Lol. Dobra, jedziemy. Co do tamtej misji, przeczytałem, że należy będzie zdobyć wóz strażacki najlepiej, a skąd go wziąć, nie wiem. Pewnie gdzieś stoi, ale gdzie? Ale czy to jest ta misja, to ja nie mam zielonego pojęcia, tak więc zaraz się jeszcze przekonamy. Na pewno takie zrobienie tego, co ja chcę, będzie wymagało tego, że będziemy musieli tą misję po prostu przegrać, najprawdopodobniej. Ale myślę, że dla kilku unikalnych samochodów naprawdę warto. Na przykład, jeśli będziemy grać w San Andreas, bo nie wiem, czy w czwórce chyba nie ma takich samochodów, a w San Andreas chyba jeszcze są, ponieważ chyba już po jakimś czasie zrezygnowano z tego. Myślę, że w San Andreas, jeśli będziemy grać, jeśli ten, to ja sobie też chcę samochody pozdobywać. Czemu tam czołg stoi? What? What? Jak ja mam tam wejść? Oh, fuck off! I'm saying they're here. Lock and load.
Gdzie oni są? O, oh, wow. Zobaczcie, teraz lepiej się strzela. Przynajmniej tak mi się wydaje. On sam wszystkich zabija, co najlepsze. On ze wszystkich zabija sam. Trochę mam za dużą czułość myszy chyba ustawioną. Nie, ja po prostu może nie jestem ogarnięty, ale... Ja na podkładce teraz gram, tak więc... No tak, jest o wiele lepsze już strzelanie niż było na tym trybie. No trudno, no poświęciliśmy... Poświęciliśmy trochę ładną grafikę dlatego, żeby... No jestem przecież tu. Aha, on ma rękę. Nie ma ręki. What? To koniec? Już to misja dla dzieci. I want this. And I want this. This. Wow, sporo amunicji. A fuck it. Mamy dużo kasy, tak więc. Dobra. I co my tu mamy? Tam stały te bronie, nie wiem. Nawet jak je wziąć. Dobra, spadamy, czyli ta misja to była naprawdę bułka z masłem. To jest prościzna jak cholera, jeszcze tam ten pancerz był. Zauważyłem, że GTA 3 w pewnych momentach jest dosyć ciężkie, a w pewnych jest po prostu banalnie proste, naprawdę. Dobra, jedziemy od razu do Reja, nie ma co kombinować tutaj. Mamy dzisiaj troszkę czasu, żeby sobie... Boże, ten telefon tam znowu dzwoni, chociaż jest już skończone misje, co? Mamy dzisiaj troszkę czasu na nagrywanie, tak więc myślę, że kilka misji nam się uda przejść. Dobra. Wiem, że jeszcze dosyć sporo, mam nadzieję, że zdobędę właśnie tego... Ten chociaż jeden samochód, nie wiem jak wychodzi, około trzech... Trzy samochody nam jeszcze chyba możemy zdobyć. Tak więc zawsze... Wow, zawsze coś. Goniąc do wody i to jest chyba właśnie ta misja. Bo tam trzeba pobijać samochód, żeby wypadały z niego dokumenty. A to mi się nazwa misji z tym kojarzy. Tak więc... I know a real important man in town. A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter and the prosecution has some rather embarrassing photos of him. Twarz mu się rozmywa. Na imprezie w Krasnicy? You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Dobra, i to jest ta misja z tym samochodem. Tak więc, moi drodzy, wóz strażacki tam polecali do tego, tak więc ja zobaczę, gdzie on stoi. Dobra, jestem, mam wóz strażacki, trochę się go naszukałem, bo nie miałem pojęcia, gdzie on jest. I teraz jest taka sztuczka, że musimy ten samochód przewrócić do góry nogami. Jeśli mi się nie wyjdzie za pierwszym razem i misja się spieprzy albo coś w tym stylu, wtedy ja sobie to zrobię poza nagraniem. Jeśli coś by się nie udało. On musi, musimy go po prostu przewrócić do góry nogami. Oh shit, właśnie to jest ten Bobcat. Ale nie strzelajcie, bo mi zniszczycie ten samochód. Do góry nogami, ale jakby to zrobić? Zrobią mnie dwie gwiazdki? Za co? Oni zaraz zniszczą ten wóz strażacki. A jak ja mam go do góry nogami przestawić? To jest dopiero. O, o! Idealnie.
I teraz my musimy cały czas patrzeć, co ciekawe, na niego, tylko ja muszę uważać, bo tutaj ta policja nas goni. Co? What the fuck was that, guys? Dobra, a ja nie zapisałem gry, straciłem wszystkie moje bronie, super.